Specyfikacje procesorów Intela z 9. generacji, nazywanej też Coffee Lake Refresh, nie są już żadną tajemnicą, choć do oficjalnej prezentacji został jeszcze miesiąc. Kolejne informacje pojawiają się w internecie jedna za drugą. Zebrałem te najbardziej aktualne i wiarygodne informacje i zaraz do nich przejdę, ale najpierw sprawa z odcinka sprzed tygodnia. Na początku była tam zagadka dotycząca miejsca, w którym nagrywałem tamten odcinek. Myślałem, że będzie trudniejsza, tymczasem poprawnych odpowiedzi było dużo. Na tyle dużo, że nie będę ich pokazywał teraz, tylko wrócę do tego tematu na sam koniec dzisiejszego odcinka. Na początek trochę suchych specyfikacji i liczb. 1 października zostaną zaprezentowane najważniejsze 3 procesory z nadchodzącej generacji, wszystkie z odblokowanym mnożnikiem. Core i9-9900K będzie pierwszym 8-rdzeniowym procesorem Intela z segmentu mainstreamowego. Te 8 rdzeni będzie podzielone na 16 wątków, które będą pracować z bazową częstotliwością 3,6 GHz, a w trybie Turbo Boost 5 GHz dla jednego lub dwóch rdzeni, 4,8 GHz dla 4 rdzeni i 4,7 GHz dla 6 i 8 rdzeni. Pamięć cache trzeciego poziomu będzie miała rozmiar 16 MB. i7-9700K będzie pierwszym w historii procesorem i7 bez hyperthreadingu, czyli będzie mieć tyle samo wątków logicznych, co fizycznych rdzeni. Konkretnie będzie to 8 wątków. Wiadomo też o pamięci cache L3 o wielkości 12 MB. Podstawowa częstotliwość to 3,6 GHz, a w trybie Turbo Boost nawet 4,9 GHz. Wszystkie częstotliwości są podane w tabelce. Jeszcze tańszym procesorem będzie i5-9600K. Zobaczmy jego porównanie do i5-8500K, czyli odpowiednika z 8 generacji. Tutaj 6 rdzeni, tutaj też 6 wątków i 6 wątków. Cache L3, 9 MB tu i tu też. Dopiero częstotliwości się różnią. Podstawowa częstotliwość jest o 100 MHz większa w nowym modelu, a częstotliwość Turbo Boost Single Core jest większa o 300 MHz. Jak wspomniałem na początku, są to procesory z odblokowanym mnożnikiem. Wskazuje na to też literka K w nazwie. Chociaż warto byłoby wiedzieć, ile maksymalnie można z nich wyciągnąć, jaki jest potencjał podkręcania. Bazowe TDP to 95 W, czyli bez podkręcania w sumie wystarczyłoby chłodzenie powietrzne. Typowe chłodzenie wodne IO daje radę z TDP tak gdzieś 250 W. To też na takim gotowym chłodzeniu będzie można sporo podkręcić, każdy z 3 procesorów. Są podejrzenia, że 2 droższe modele będą mieć lutowany IHS. Jeśli okaże się to prawdą, będzie to świetna wiadomość dla osób, które nie chcą wykonywać ryzykownego deleadingu. Z drugiej zaś strony, lód odprowadza ciepło gorzej niż ciekły gal, więc deleading wciąż daje pewne korzyści. Tylko lutowany procesor znacznie trudniej przerobić niż klejony. Załóżmy taki przypadek. Podkręcanie Core i7-9700K bez deleadingu z customowym chłodzeniem wodnym. Wynik to 5,5 GHz na wszystkich 8 rdzeniach jednocześnie. Dla porównania 8700K uzyskiwał najwyżej 5 GHz, a dalej trzeba było już znacznie zwiększyć napięcie. Nie oznacza to jednak, że każdy będzie mógł podkręcić nowy i7 na 5500 GHz. Nie wiadomo, jakiego chłodzenia użyli Chińczycy i być może zwiększyli napięcie. Wynik w Cinebench R15 był podobny jak Ryzen 7 2700X. Uzyskuje bez żadnego podkręcania. Prognozowane ceny nowych procesorów to odpowiednio $520, $410 i $270. Na początku poprzedniego odcinka zadałem pytanie, kto nagrywał wcześniej w tym samym miejscu. Myślałem, że będzie to trudne pytanie, bo tamten odcinek był ponad 2 miesiące wcześniej od mojego, ale chyba nie było takie trudne, wnioskując po ilości odpowiedzi. Ziemniak tam nagrywał. Poprawnie odpowiedzieli. Toton 7896, Celestyn Gądek, X-Feld, Prestiżowa Babcia, Verde Verde, Krzychu 2018, Kuba, Dajanek, Nortis, Meme, Denext, Lisek, Alanczek, Dark Lion, Adamber, Dawid 21, Not, Z-Range,
Krzychu 391, Klonek, Biedny Kanał, Mario Official, Igor 82214, Fnax, Czadowe Dałniątko, Flasher, Nefsonic Official, Jakub Trakowski, Devlog, Topik, Anamis, Michał Kulawiak, Unbom Bumble, Wiktor TM, OP Design, Denji is Pro, Filming, Vapor, Snake'u, Andrzej S, Pixe, Square Chimp, Kapik, Wojtas Ety, Modi, Chory na Raka, Mr. Kubol, Fabix 15, Fevik, Omis Official, Chłopak Patryka Broma, Adrixu, Mia Games, Pixelek LOL, Kubarski K&K. To były wszystkie poprawne odpowiedzi. A teraz pozostaje mi polecić poprzedni odcinek, jak ktoś jeszcze nie widział. I zapraszam na kolejny odcinek gdzieś tak za tydzień. Do zobaczenia!